Witam wszystkich, Kołodziejczyk Andrzej. Kolejny weekend za mną, kolejny tydzień. Piękna, słoneczna pogoda na początku listopada. Ludzie jeżdżą dzisiaj, to jest tragedia. Dzisiaj trochę o prawidłowej technice wykonywania ćwiczeń. Czy jest jedna w ogóle prawidłowa technika, którą każdy powinien wykonywać? Ostatnio modne, czy takie wskazane, wszędzie widzę metodę wyciskania polegającą na tym, zwłaszcza na hantlach, żeby łokcie trzymać pod kątem 45 stopni podczas wyciskania. Moim zdaniem kąt musi być minimum 75 stopni, wtedy czuję największą pracę, najlepszą pracę i mięśni klatki piersiowej. Nie wiem, być może są różne układy, ludzie mają różną budowę. Przy kącie 45 stopni lepiej czują wyciskanie i pracę klatki piersiowej. Ja uważam, że im bardziej się zbliżamy do kąta 45 stopni, tym bardziej pracuje przedni mięsień naramienny i mięsień tricepsów. Dlatego zawsze staram się podczas wyciskania ręce kierować do tyłu. Kąt przynajmniej 75 stopni moim zdaniem, a nawet i więcej. Wtedy czuję optymalną pracę klatki. Przy takim pchaniu, przykro mi, ale pracuje w moim przypadku triceps i barki. Także tutaj trzeba dobrać swoją technikę też do indywidualnych preferencji, indywidualnych odczuć danego ćwiczenia. Podobnie jest ze ściąganiami z góry. Moim zdaniem lepsze chwyty są węższe, lepiej czuć pracę mięśni najszerszych grzbietu niż chwyty szersze, które rzekomo powodują poszerzenie pleców. Moim zdaniem to jest błędne. Szerszy chwyt powoduje większą pracę tylnych części mięśni naramiennych, a plecy pracują w dużo mniejszym stopniu. Jeżeli chodzi o przysiady, różna jest głębokość przysiadu. Inni mówią, że tylko cały przysiad dupą do ziemi to jest prawidłowy przysiad. A na przykład Arnold się wypowiadał, że po całym przysiadzie dupą do ziemi jedyne co mu rosło to dupa, dlatego wykonywał pół przysiady. Także jeżeli chodzi o przysiady, jest sprawa podobna. Moim zdaniem optymalna głębokość przysiadu to jest delikatne przekroczenie kąta prostego. Taka głębokość przysiadu już powinna wystarczyć. Chyba że jest wersja hack przysiady. W wersji hack przysiady korzystam maksymalnie z pełnego zakresu ruchu schodzę, jak najniżej się po prostu da. I w wielu innych przypadkach, rozstaw stóp przy przysiadzie. Nawet niektórzy uważają, że bardzo wąski rozstaw stóp już jest błędny, a ja uważam, że węższy rozstaw stóp właśnie powoduje większe zaangażowanie mięśni bocznych, obszernego bocznego uda. A co jest według mnie najważniejsze? Oczywiście są jakieś ogólne ramy techniki ćwiczeń, które początkujący i średnio zaawansowany musi wypracować, ale tu każdy musi szukać we własnym zakresie po prostu tego czucia mięśniowego. Każdy ma swoje inne nieco ułożenie kości. Muszę trochę wyprzedzić względem siebie, także każdy nieco inaczej musi dobrać sobie te kąty, żeby optymalnie wykorzystać każde ćwiczenie. A najważniejsze jest moim zdaniem prawidłowe napinanie mięśni, przytrzymanie chwilę w końcowej fazie powtórzenia i powolne opuszczanie i zaznaczanie, akcentowanie fazy negatywnej. To jest o wiele ważniejsze niż jakieś kąty 45, 50, a może 43 stopnie jest idealne podczas wyciskania. Także to 45 stopni to jest dla mnie wielki mit. Ja osobiście nie odczuwam tego tak w ogóle, ale jeżeli ktoś tak twierdzi, że lepiej tak pracuje w niego klatka piersiowa, proszę bardzo, niech tak sobie ćwiczy. A ja dzisiaj wam chciałem pokazać treningi takie troszkę w szerszym zakresie, trening pleców i trening barków, jakiego zrobiłem w ubiegłym tygodniu. Już odliczam tygodnie do cięższych treningów i masowania przed sezonem wiosennym. To na razie dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się, to wszystko.